Jest! Rójka jest! Dawno mi się, znaczy w ogóle mi się praktycznie pszczoły nie roiły. Pierwsza rójka, która mi poszła, jedna przyszła. Nieduża ta rójka. Troszkę, znaczy niewysoko, może dostanę. I co najciekawsze, prawdopodobnie wyszły z tego ula, a tam jest bez matek. Tam, znaczy bez matek. Zabrałem, zrobiłem odkład ze starą matką, zostawiłem, żeby sobie wyhodowały i nie kasowałem mateczników. I pewnie się wybierze młoda matka i poszła młoda matka na drzewo. Albo jakaś obca rójka chce się do ula wpakować. Ale raczej nie. Dobra. Trzeba się brać za zbieranie. Zanim mi uciekną. Nie wiem, trochę zebrałem do wiaderka, ale chyba tu nie ma matki, bo tam się jeszcze wieszają. Także trzeba będzie zrobić powtórkę z rozrywki, bo tu się jeszcze wiesza rójka. Jak się uwiesi, zbierzemy resztę. A ciekawe, co te kombinują na ścianie ula. Mnie to bardzo interesuje. Ja sobie tak siedzą. Nic. Dobrze, że jest. Dobrze, że się uda zebrać, mam nadzieję. Niech sobie siądą. Nie znam się na zbieraniu rójek, ale stwierdziłem, że mam wolną odkładówkę, to wrzucę do odkładówki. Tam nie ma ramek, ale mam nadzieję, że mi nie uciekną z tego, tylko tu, jak jest matka, to powinny tu przyjść. Taka jest teoria, że powinny się zlecieć z powrotem tutaj, gdzie jest matka. Widzę, że tu chyba faktycznie się zlatują, siadają. Może akurat nie wejdą. To ich wtedy zamknę i zaniosę do piwnicy. A potem one będą na tych, jedna druga do Danta, bo tam mam jeden wolny ulto. Tylko żeby mi tu powchodziły ładnie. Ech, wchodzą chyba. Widzę, że tu coraz więcej pszczółek tu lata. Tam jeszcze trochę się uwiesiły znowu. Może do wiaderka i wysypiemy znowu przed tą skrzyneczką. Albo do środka damy, zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie. O kurczę, nie bardzo mam czas. Zawsze rójki są, jak nie ma czasu, nic to. Coś wymyślimy. Bo po pierwszej mam wyjazd, a jest już po 11. Chyba, że kogoś instruuję potem, co z tym fantem zrobić. Więc dobra, coś kombinuję dalej.